Panie, niech twojemu ludowi nie braknie proroków. Tymi słowami modlił się papież Franciszek podczas porannej mszy świętej w domu świętej Marty podczas Adwentu 16 grudnia 2013 roku. W homilii ojciec święty tłumaczył, jak ważną rolę w życiu Kościoła pełnią prorocy. Gdy chodzi o przeszłość, to prorok jest świadom Bożej obietnicy i nosi ją w sercu. Żyje nią Pamięta ją, powtarza. Następnie spogląda na teraźniejszość, na swój lud i czuje moc ducha, by wypowiedzieć słowo, które pomoże mu wstać i kroczyć dalej w przyszłość. A zatem prorok jest człowiekiem trzech momentów: obietnicy przeszłości, kontemplacji teraźniejszości i odwagi wskazywania drogi ku przyszłości. A pan, dzięki prorokom, zawsze strzegł swojego ludu w trudnych chwilach, zwątpienia i wyniszczenia, gdy brakło świątyni, gdy Jerozolima znajdowała się w mocy nieprzyjaciół, gdy lud pytał się w sercu: Ależ, panie, co nam przyrzekałeś, a co się teraz dzieje? Właśnie w czasie wypowiadania tych słów przez papieża, w Polsce żył człowiek, który, jak wszystko wskazuje, Został obdarzony charyzmatem proroctwa w takim sensie jak nauczał Ojciec Święty. Jego słowo może pomóc zrozumieć teraźniejszość i wskazuje drogę ku przyszłości. Słuchasz właśnie fragmentu książki otoczenie Wszystko Nowe, orędzia z lat 2013-2014: Autor Adam Człowiek. Zamówię na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Od samego początku istnienia Kościoła doświadczenie prowadzenia ludu Bożego przez Ducha Świętego słowem proroczym o innym charakterze niż objawienie, było czymś oczywistym. Święty Paweł, opisując jedność Kościoła w różnorodności posług, stwierdza, i tak ustanowił Bóg w Kościele: naprzód apostołów, powtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Z pierwszego listu do koryntian, rozdział 12, wers 28. Adam, człowiek, współczesny polski mistyk i wizjoner, w 1990 roku otrzymał od Boga misję ukazywania sytuacji Kościoła polski i świata. Przez cały czas wypełniania duchowego zadania Pozostawał pod duchowym kierownictwem kapłanów i hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego bezwarunkowo wierny jego nauczaniu i posłuszny niebu, aby pozostawać w ukryciu. Przyczyną ukrytej przed publiczną wiadomością tożsamości jest wartość samego przesłania, aby czytelnicy mogli skoncentrować się na orędziu, a nie na osobie, która je otrzymała. 13 listopada 2013 roku. Ponieważ ludzkość nie odpowiedziała na mój apel, Rosja rozszerzyła swoje błędy. Matka Boża, pisz, człowiecze. Moje drugie dziecko i moje drugie dzieci, dzisiaj przynoszę wam moje słowa wraz z prośbą, abyście nadal modliły się za Rosję. Pragnę, abyście z jeszcze większą powagą wsłuchali się w moją matczyną prośbę, którą wyraziłam w Fatimie. Bóg ma szczególny plan związany z tym narodem, a ja także w nim pragnę królować i objawić mu tryumf mojego niepokalanego serca. Ponieważ ludzkość nie odpowiedziała na mój apel, Rosja rozszerzyła swoje błędy i nadal myśli o swej ziemskiej potędze, aby uciskać inne narody. Pamiętajcie, moje kochane dzieci, że mimo błędów i zła Rosja pozostaje nadal szczególnym przedmiotem łaski i troski Ojca Niebieskiego. Inaczej nie prosiłby mnie i nie posyłał na ziemię, abym nawoływała do modlitwy za ten naród, który wiele wycierpiał. Dziś więc przychodzę do Was z moimi słowami i proszę, abyście je dobrze rozważyli w swoich sercach, a przez to zrozumieli, jaki jest plan Boży związany z narodami Europy. Abyście uświadomili sobie, jak ważną rolę odgrywa w tej walce moje niepokalane serce oraz jaki jest mi miły tytuł królowej patronki Europy. Błędy, które zostały narzucone mojej Rosji, a które ona przyjęła i rozpowszechniła poprzez tych, którzy mieli te same dążenia, aby swoje panowanie narzucić całemu światu w konsekwencji grzechu i niewysłuchania mojej prośby zakorzeniły się mocno w umysłach narodów. W następstwie tego otworzyły drogę do otwartej i publicznej działalności Smoka i jego zwolenników. Tym samym otworzył się kolejny etap apokaliptycznych wydarzeń w historii całej ludzkości. Przed jeszcze dalszymi pragnę Was ostrzec, moje dzieci, gdyż tak wiele dusz ginie, tak wiele dusz wpada do piekła. Ja pragnę ocalić w imię mojego boskiego Syna jak najwięcej dusz. Pragnę ocalić także dzieci mojej umiłowanej Rosji. Szatan też chce rozegrać swój plan, dlatego walka o nawrócenie Rosji trwa moje dzieci. Gdy mój umiłowany wikariusz mojego syna na ziemi ogłosił, aby wzywano mnie jako królową pokoju, przyszłam do Kowada IRIA z orędziem pokoju, aby wezwać całą ludzkość do modlitwy, pokuty i wynagrodzenia. Mój syn posłał mnie, abym zwiastowała narodom Ziemi nadzieję na pokój, który zależał i nadal zależy od nawrócenia Rosji. Jej nawrócenie będzie znakiem początku końca światowej działalności Smoka, Starego Węża. Moje dzieci, wierzący lud Rosji przetrwał prześladowania i okazał się mocny krwią swoich męczenników. Dlatego ten lud tak bardzo umiłowałam i nad nim pragnę rozciągnąć mój matczyny płaszcz, aby z całym oddaniem mogli mnie wzywać jako swoją carycę. Aby mogli to uczynić, ich akt zawierzenia czy konsekracji musi być poparty szczerą modlitwą i pokutą. Taki jest też duchowy wymiar prośby o wynagrodzenie mojemu niepokalanemu sercu za wszelkie zniewagi zanoszone w pierwsze soboty miesiąca. Tym moim dzieciom, które praktykują to nabożeństwo, Przypominam, że ma ono charakter pokutny, a także, aby nie zapominali o drogiej mojemu niepokalanemu sercu Rosji. Moje niepokalane serce zatriumfuje, a ten tryumf będzie nad wszystkimi narodami. 3 maja 2014 roku, uroczystość Najświętszej Marii Panny, królowej Polski. Matka Boża ukazała się w całej postaci, otoczona jasnością wyglądała bardzo majestatycznie. Miała na sobie białą suknię oraz niebieski płaszcz ze złotymi lamówkami, a na płaszczu złote lilii andegaweńskie. Na jej głowie widniała podwójna korona zwieńczona krzyżem. W prawej ręce trzymała złote berło, zakończone białym orłem w złotej koronie. Obok Matki Bożej klęczało dwóch aniołów, po jej lewej i prawej stronie. Za Matką Bożą Ukazała się historyczna data 1768. Matka Boża spojrzała na mnie, podniosła głowę i pełna majestatu powiedziała: Przynoszę wam dzisiaj moje matczyne błogosławieństwo, moje drogie polskie dzieci. Przynoszę wam miłość mojego boskiego Syna oraz dar męstwa Ducha Świętego. Pisz, człowiecze. Moje drogie polskie dzieci, należycie do mojego królestwa, a ja jestem waszą królową, gdyż z upodobaniem Bóg spojrzał na wasz naród pośród innych w Europie, abyście nieśli nie tylko świadectwo wiary, ale tej wiary strzegli dla przyszłych pokoleń. Zawsze przyjmowałam waszą ofiarę, waszą miłość i oddanie. Gdy utraciliście wolność z powodu grzechów, zdrady i rozpusty, nie przestałam wstawiać się za wami, aby wasz naród z martwych wstał do ponownego życia w wierze. Lecz i wtedy, pomimo tak wielu moich znaków i widocznego wstawiennictwa, nie potrafiliście się oprzeć siłą zła, które przez cały czas zastawia na was swoje sidła. Mój boski syn przyszedł do was upomnieć się o swoje królestwo, lecz jego prośba została przemilczana. Pozostając wierna planom bożym, Przyjąłam publiczne zawierzenie i ślubowanie Kościoła w imieniu całego narodu, aby wspierać i umacniać Was w budowaniu królestwa mojego syna w Waszej ojczyźnie. Lecz cóż widzę, moje kochane polskie dzieci. Jeszcze nie zapłonęłyście iskrą, która ma przygotować świat na przyjście mojego syna. Ponownie znaleźliście się w zasadzce bestii, która skusiła Was fałszywą wolnością i narzuciła Wam swoją strategię. Moje kochane polskie dzieci. Pamiętajcie, że prawdziwa wolność to nie jest swoboda i swawola, ale odpowiedzialność za otrzymany dar. Boża wolność uczy prawdziwych wyborów podejmowanych dla większej chwały Bożej. Dziś, gdy patrzę na Was, moje kochane dzieci, widzę jak bardzo ułomne i słabe jesteście na drodze Waszej odpowiedzialności i wierności. Nie przestaję jednak wstawiać się za Wami u mojego boskiego syna jak. Królowa matka u swego syna króla. Wsłuchuję się w modlitwy i spoglądam na ofiary tych wiernych dzieci, dla których miłość do Boga wyraża się w prawdziwej trosce o dobro wspólnego domu na ziemi. Obecnie na świecie toczy się wielka walka węża przeciwko mojemu potomstwu, przeciwko królewskiej władzy i potędzy mojego boskiego Syna. Teraz ujawniają się zamysły serc. Teraz zło zdejmuje swoją maskę, gdyż wie, że to jest jego ostateczny bój. Lecz wiedzcie, moje kochane dzieci, że właśnie teraz, w tym samym czasie, ujawnia się reszta wiernych wyznawców mojego boskiego syna, który strzeże przykazań Bożych. Tą resztą są wierni czciciele mojego niepokalanego serca, którzy z całą świadomością poświęcili się mnie jako swojej matce i królowej. To reszta która nie wchodzi w kompromis ze złem i nazywa je po imieniu. Dlatego dzisiaj, moje kochane polskie dzieci, które przyjęłyście nad waszym narodem moje matczyne królowanie, przypominam wam, abyście wypełniły wasze zobowiązania. Pamiętajcie, że jesteście moimi szczególnie umiłowanymi dziećmi, pomimo waszej chwiejności i częstej uległości złu. Jeśli prawdziwie oczekujecie i pragniecie odnowy Waszego narodu, nie możecie iść na ustępstwa wobec szerzącego się zła. Pod moim płaszczem z odwagą dzieci bożych podejmijcie walkę ze smokiem, używając tej broni, którą wam dałam mojego świętego różańca. Widzialnym znakiem słuchania i wypełniania słowa są czyny, i tych właśnie oczekuję od Was, moje kochane dzieci. W tym tak trudnym czasie, gdy wiele narodów odrzuciło prawa Boże, pozbawiając siebie swojej prawdziwej tożsamości związanej z przyjęciem krzyża mojego boskiego syna. Wy, moje dzieci, stajecie teraz przed tym samym niebezpieczeństwem, ponieważ odrzucacie porządek dobra. Z jakże wielkim smutkiem spoglądam na waszą obojętność i opieszałość. Również między moimi umiłowanymi synami nie ma jedności, a to wprowadza jeszcze większe podziały i zamieszanie. Pośród moich dzieci. Nie ma zgody w narodzie, ponieważ szatan skusił wielu swoją przebiegłością, wmawiając im, że prawo tworzy się z tego, co się podoba i co sprzyja ziemskiej władzy. W ten sposób szatan zamieszkał w umysłach wielu, którzy ulegają jego pokusie, by przypodobać się władzy doczesnej. Moje kochane dzieci, uległość wobec tych potrzebów sprawia, że narody nie chcą uznać prawa króla królów i jego władzy. Nie przestaję Was kochać i proszę Was, abyście byli odważni i odrzucali podszepty złego ducha. Matka Boża, trzymając w ręku berło, uczyniła znak krzyża i wtedy ujrzałem pod jej płaszczem klasztor na Jasnej Górze, katedrę na Wawelu i katedrę we Lwowie. Aniołowie wstali i cały obraz rozpłynął się w jasności. 8 maja 2014 roku, uroczystość świętego Stanisława, głównego patrona Polski. W jasności ukazała się świetlista droga, na końcu której widniał jasny krzyż. Wychodziły z niego promienie, podobne jak z obrazu Jezu ufam Tobie. Wysoko na niebie ukazał się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, lecz pozbawiony ozdobnej sukienki. Teraz zauważyłem, że przez krzyż przechodzi procesja. Ludzie trzymali w rękach krzyże oraz flagi, nieśli również feretrony. Słyszałem, jak śpiewano Bogu rodzice oraz inne pieśni religijne i patriotyczne. Po obu stronach drogi leżały kajdany. W pewnym momencie ukazał się Anioł, trzymający w ręku czerwoną poduszkę, na której spoczywały insygnia królewskie: złota korona, berło, jabłko oraz złota róża. Anioł szedł na czele tej procesji. Gdy procesja przechodziła, kajdany pękały, a w ich miejsce wyrastały kamienie w różnych kolorach. Zrozumiałem, że ta procesja zmierza na wawel, choć nie widziałem katedry. W jednej chwili obraz znikł, a w światłości ukazała się Matka Boża w złotej koronie na głowie. Najpierw widoczny był biały orzeł w koronie. Matka Boża spojrzała na mnie, uczyniła znak Krzyża Świętego i powiedziała, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pisz, człowiecze. Moje kochane polskie dzieci, przychodzę dzisiaj do was w imieniu mojego boskiego Syna, aby przynieść wam wszystkim błogosławieństwo i umocnienie. Abyście zrozumieli, że pozorna wolność prowadzi do zniewolenia i zawładnięcia umysłami. Szatan chce podporządkować sobie wasze myśli i wasze czyny, aby oderwać was od Boga, i tradycji uświęconej krwią męczenników za wiarę. Dzisiaj stawiam wam za przykład biskupa Stanisława, który nie ugiął się pod władzą ziemską, lecz przelał swoją krew dla obrony sprawiedliwości. Pamiętajcie, moje kochane polskie dzieci, gdy lekceważycie Boże prawa w waszym narodzie i wyrzucacie Boga z waszych serc. Jego miejsce zajmuje szatan, który z całą przebiegłością i sprytem wmawia wam, Fałszywą wolność, tolerancję i swobodę. Każde wasze ustępstwo wobec zła niesie ze sobą kajdany zniewolenia. Przypominam wam, moje kochane dzieci, że jesteście moimi umiłowanymi dziećmi. Jestem waszą królową, która pozostaje w bezkompromisowej nieprzyjaźni z wężem i szatanem. Jestem gotowa, aby w swoim czasie i z woli Bożej zmiażyć jego głowę. Na tym właśnie polega prawdziwe zwycięstwo nad złem, aby w codziennej walce zwyciężać dla Bożej sprawy. Kochane dzieci, Bóg przygotował plan dla narodów, które uznają królewską władzę i chwałę Boskiego Syna. Zapowiedziany czas triumfu mojego niepokalanego serca przyniesie pokój, gdzie królować będzie sprawiedliwość mojego Syna, a szatan zostanie na pewien czas związany, aby nie kusił więcej narodów. To będzie czas prawdziwej wolności dla narodów, gdy nie będzie fałszywej tolerancji, a ludzkie sumienia i serca skierują się ku Bogu. Wszystko stanie się nowe w tajemnicy odnowienia całego stworzenia wraz z narodami, które przyjęły Krzyż i w tym znaku wstaną do prawdziwego życia jako społeczeństwa napełnione Duchem Bożym wraz ze wszystkimi jego prawami. A ponieważ narody poznają, i doświadczą prawdy, gromadzić będą wokół świętej Matki Kościoła, która również zostanie oczyszczona i odnowiona. Moje dziecko, w tym czasie monarchie zostaną odnowione i prawo Boże zamieszka w ich sercach. Sprawiedliwość będzie na ustach i w prawie narodów. Wiem, moje dziecko, że moje słowa, które dzisiaj do was kieruję, są trudne do zrozumienia w rzeczywistości, w której żyjecie. Jednakże wiedzcie, że Boży plan i zamiar Przenika całą historię zbawienia. Teraz wypełnia was czas oczekiwania na ostateczne objawienie Królestwa Bożego, moje drogie dzieci, i zanim ono się objawi w całej pełni, Bóg przygotował odnowę całego stworzenia, aby pełne objawienie boskiego Syna mogło ukazać się podczas Jego powtórnego przyjścia w chwale i podczas sądu ostatecznego. Aby narody mogły wejść na ucztę narodów i zasiąść przy stole Królestwa Bożego, całe stworzenie musi zostać uwolnione od władzy ciemności. Ten plan moje dzieci dotyczy także Waszego narodu, który szczególnie został umiłowany przez mojego Syna i przeze mnie. Tak jak warunkiem przyjęcia Królestwa Bożego są powtórne narodziny w Duchu Świętym, podobnie warunkiem dla odnowienia Waszego narodu jest wierność Krzyżowi oraz Waszym ślubom i zobowiązaniom. Wtedy będziecie mogli wypełnić wasze posłannictwo przygotowania innych narodów na przyjście mojego boskiego syna. Roztoczę mój macierzyński płaszcz nad wszystkimi powierzonymi mi terenami, gdzie rozciąga się moje macierzyńskie królestwo, a które powrócą do jedności. Systemy i partie upadną, a sprawiedliwość stanie się prawem. Bądźcie wytrwali. I przemieniajcie wasze serca, rozważcie moje słowa i przyjmijcie moje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 13 maja 2014 roku, wspomnienie pierwszego objawienia w Fatimie, Matka Boża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pisz człowiecze. Pozdrawiam was, moje kochane ziemskie dzieci, i przytulam do mojego niepokalanego serca pełnego matczynego współczucia i miłosierdzia. Mój boski syn posłał mnie do was na ziemię, abym przyniosła światu słowa otuchy, pocieszenia, ale przede wszystkim słowa ostrzeżenia i wezwania do pokuty i wynagrodzenia Bogu za grzechy i zniewagi. Ostrzegałam całą ludzkość przed wybuchem wojny i rozszerzaniem błędów bezbożnej Rosji. Jak widzicie, ludzkość nie odpowiedziała na moje matczyne wołanie i nadal je lekceważy, oddając się w niewolę ciemności i grzechów. Świat nie wyciągnął wniosku z przeszłości ani nie zrozumiał cierpienia, jakie spadło na całą ludzkość z powodu grzechów i odrzucenia Boga. Miłość Boga jest nadal odrzucana, lekceważona i deptana z całą świadomością popełnianych czynów. Ludzkie serca zostały tak zniewolone przez grzech i oderwane od zrozumienia obecności Boga, że grzech stał się powszechny jak nigdy dotąd. Lekceważenie mojego boskiego syna stało się publicznym grzechem zgorszenia nawet w kościele mojego syna. To wszystko sprowadza na ludzkość katastrofę, której doświadczy niebo i ziemia. Siły przyrody wystąpią przeciwko grzechowi, aby oczyścić ziemię z wszelkiego brudu, wątpiących umocnić, grzesznych nawrócić, a świętych jeszcze bardziej uświęcić. Spoglądajcie na znaki czasu i rozważajcie je. Zauważcie, jak każdego dnia ludzkość doświadcza cierpienia z powodu katastrof i nieszczęść. To jest następstwo Waszego uporu w grzechu i braku nawrócenia. Dlatego to cierpienie będzie się wzmagać, gdyż Wasze grzechy, w miarę swego narastania, coraz szerzej otwierają drogę dla zuchwałości szatana i jego wyznawców, którzy nieustannie i skutecznie działają dla zniewolenia coraz większej ilości dusz. Moje drogie dziecko i moje drogie dzieci. Za pontyfikatu tego papieża Kościół i świat doznają rany, gdyż wróg szatan zwodziciel planuje podział i rozłam. Módlcie się za biskupa w Bieli. Módlcie się za wikariusza mojego boskiego syna na ziemi. On dobrze wie, że własnymi siłami nie jest w stanie odnowić Kościoła tak, jak nie mogli uczynić tego jego poprzednicy. Jedynie mój boski syn poprzez objawienie swojej chwały i potęgi pokona szatana oraz ciemne moce módlcie się za papieża, który doświadczy cierpienia aby zjednoczyć się z krzyżem mojego boskiego syna. Kościół potrzebuje oczyszczenia i odnowienia. Ono się dokona nie poprzez ludzkie reformy i starania, lecz w momencie największej ciemności. Kiedy siły zła oraz duch antychrysta jawnie ukażą swoją działalność w kościele, nastąpi ciemność, która będzie o wiele bardziej przerażająca niż za czasów wielkiej schizmy i reformacji. Ten czas musi jednak nadejść. Moje kochane ziemskie dzieci, aby pośród ciemności, podobnie jak w noc zmartwychwstania mojego boskiego syna, mogło się objawić światło i blask prawdy, jaśniejący mocą nowego poranka, w którym wszystko stanie się nowe. Moje kochane dzieci, przyjmijcie moje słowa jako zachętę do waszego nawrócenia pokuty i modlitwy. Trwajcie przy kościele mojego syna, trwajcie w prawdzie i miłości. Nie dajcie się zwieść różnym fałszywym prorokom, którzy zwiastują zniszczenie kościoła i zwycięstwo zła. Kościół zostanie odnowiony przez wytrwałość i wiarę tych, którzy wybielili swoje szaty w krwi baranka oraz tych, którzy z całą świadomością opowiedzieli się za moim boskim synem, pomimo ucisku i prześladowań. Trwajcie w modlitwie, moje kochane ziemskie dzieci, i bądźcie wytrwałe w dawaniu waszego świadectwa. Tak często moje małe dzieci zapominają, że Bóg uwolnił ludzkość z grzechu przez akt wynagrodzenia Syna, i że każde uwolnienie z grzechu w obecnym czasie dokonuje się na drodze zadośćuczynienia. Nie wystarczą tylko słowa, lecz Bóg oczekuje prawdziwych czynów. Błogosławiam z mojego matczynego, niepokalanego serca w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. 16 maja 2014 roku. Święto świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. W światłości ujrzałem dwa skrzyżowane miecze, jeden złoty, a drugi srebrny. Za nimi ukazała się tarcza Rengraf. Zgodłem Polski z czasów piastowskich. Wysoko w niebie pojawił się tron otoczony światłością, a wokół niego dwanaście mniejszych tronów. Tuż za tronem ujrzałem świetlisty krzyż uwieńczony koroną. Przez krzyż przeszli aniołowie i zasiedli na tronach. Przez świetlisty krzyż przeszła również Matka Boża, a za nią święci i patronowie naszej ojczyzny. Matka Boża stanęła po prawej stronie tronu, natomiast patronowie uklękli przed tronem. Godło na tarczy zmieniło się w godło Księstwa Litewskiego. Patronowie Polski i Święci Polscy podnieśli głowy i usłyszałem, że śpiewają Bogu Rodzice. W tej chwili na piersi Matki Bożej ukazał się biały orzeł w złotej koronie. Cały obraz zniknął, a w światłości pozostała tylko Matka Boża. Spojrzała na mnie, uczyniła znak Krzyża Świętego i powiedziała Moje drogie dziecko, posyła mnie dzisiaj Ojciec Niebieski, abym przekazała moim drogim polskim dzieciom Moje matczyne słowa otuchy i umocnienia. Pisz człowiecze i nie lękaj się niczego. Bóg objawia swój plan przez moje matczyne serce, abyście odpowiedzieli na niego poprzez wasze czyny i prawdziwe świadectwo wiary. Pamiętajcie, moje kochane dzieci, że w waszej walce przeciwko mocom ciemności potrzebujecie wstawiennictwa i pomocy waszych patronów i świętych. Uciekajcie się pod mój matczyny płaszcz. Za moim pośrednictwem i wspólnie ze mną proście mojego boskiego syna o miłosierdzie nad wami oraz pokutujcie za grzechy, aby wynagrodzić Bogu za zniewagi i grzechy popełnione w waszym narodzie. Proście waszych patronów o wstawiennictwo. Często w modlitwach zapominacie o nich, a przecież zostali oni powołani nie tylko dla własnego uświęcenia, ale by dać również świadectwo wiary i świętości całego waszego narodu. Naśladujcie ich odwagę i męstwo w głoszeniu Ewangelii. Czyńcie to na miarę swoich obowiązków, stanu. Pamiętając, moje kochane polskie dzieci, że każde świadectwo, choćby najmniejsze, jest potrzebne dla ratowania waszej ojczyzny. Nie wszyscy bowiem zostali powołani do cierpienia i przelewania krwi, ale każdy z Was został wezwany do złożenia świadectwa wiary, szczególnie w tym czasie, gdy wyznanie wiary. Związany jest z wyśmiewaniem i prześladowaniem. W historii waszego narodu, jak również u innych narodów Europy, moje dzieci, Bóg powoływał dusze gorliwe i obdarzał je męstwem, aby umocnić ducha wiary. We wszystkich epokach ich świętość i odwaga stawały się przykładem do naśladowania, gdyż świadectwo wiary jest trwałe i przynosi owoce. Tak czyni Bóg i teraz powołując dusze i obdarzając je duchem proroctwa, aby w cichości i wytrwałości wynagradzały Bożej miłości, lecz także, aby przynosiły słowa o duchy i nadziei. Słuchajcie, moje drogie dzieci, głosu tych, których Bóg upoważnił, aby przemawiali w Jego imieniu. Rozpoznacie ich po owocach, poprzez ich ducha męstwa i odwagi, a jednocześnie posłuszeństwa i pokory, Ukażą się zamiary planu Bożego oraz ich prawdziwe posłannictwo w tym czasie. Moje drogie dziecko, te dwa skrzyżowane miecze, które widziałeś, symbolizują odwagę w głoszeniu Słowa Bożego, odwagę w głoszeniu prawdy Ewangelii, jak również w głoszeniu słowa proroctwa, które jest żywe i napełnione duchem świętym. Te dwa miecze krzyżują się ze sobą, podobnie jak proroctwo wynika z objawienia Bożego, gdyż Bóg nie przestaje mówić przez swych proroków i przez znaki, które posyła do całej ludzkości. Złoty miecz to przenikliwość słowa Bożego Ewangelii, a srebrny miecz ducha siła wiary i przepowiadanie słowa Bożego, jego proroctwa. Kochane dzieci, wzywajcie pomocy patronów, orędowników waszej ojczyzny. Proszę Was, abyście za ich wstawiennictwem codziennie zanosili Wasze modlitwy do Boga przez moje niepokarane serce. Ich przykład świętości oraz odwagi zrozumiecie, gdy wypełniając Boży Plan doznacie łaskawości i miłosierdzia mojego boskiego Syna, który pragnie przywrócić chwałę Rzeczpospolitej pod swoim berłem i swoją koroną. Rozważajcie moje słowa. A ja Wam błogosławię z mojego matczynego serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Otoczynię wszystko nowe, orędzia z lat 2013-2014. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie. Nasze audiobooki znajdziesz w serwisie Esprit Audio, link w opisie.